Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w Klubie Wolnego Słowa, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Rafał Ziemkiewicz. Powitajmy go serdecznie. Mam ogromny problem, dlatego że szukając na dzisiejsze spotkanie publikacji pana Rafała, przebiegłem wiele księgarni, hurtowni i wydawnictw i okazało się, że tam po prostu już siedzą pustkami półki. I z tych wszystkich hurtowni, księgarni musieliśmy zebrać to, co zostało i przynieśliśmy tutaj, co świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak doskonale to, co pan Rafał pisze, się sprzedaje. Moderatorem dzisiejszego spotkania i prowadzącym będzie równie doskonały pisarz, publicysta, pan Marcin Wolski. Oddaję panom głos. Witam państwa serdecznie. Witam ciebie, Rafale. Drodzy państwo, każdy, kto zna choć trochę Rafała Ziemkiewicza, wie, że występuje on w przynajmniej trzech postaciach. Są precedensy. Po pierwsze, jest to najwcześniejszy Rafał, to jest autor science fiction. Mam jeszcze parę dawniejszych publikacji, jeszcze z oficyny Nowa widziałem na stoliczku. Drugie wcielenie Rafała Ziemkiewicza to coraz lepszy, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako wytrwały czytelnik i recenzent jego książek Prozaik. Książka Żylina jest po prostu powieścią znakomitą, jedną z najznakomitszych, jeśli nie najlepszą książką z zeszłego roku. Wreszcie najbardziej znany Ziemkiewicz multimedialny, udzielający się w telewizji. W radiu to już chyba nie od czasu, kiedy tam nie ma. Więc w radio do swego czasu, na falach internetu oraz jako felietonista kilku poczytnych periodyków, Ziemkiewicz felietonista. Dzisiaj spotykamy się z okazji publikacji dwóch książek. Rafał należy do ludzi, którzy się nie rozdrabniają i nie publikują powiedzmy sobie po jednej książce, ale minimum po dwie. W związku z tym trafiła niedawno pod nasze strzechy i do naszych księgarn taka silna dwójka, dwie książki zawierające twórczość Rafała jako publicysty. Wprawdzie publicystyka jest rzeczą ulotną, tekst, który pojawia się jednego dnia, drugiego dnia jest komentowany, trzeciego dnia następuje polemika i bardzo często ten tekst, mimo że ważny, mądry, zdycha. W związku z tym oczywiście nie wszystkie, ale ważniejsze teksty dobrych autorów warto utrwalać, zapisywać w formie książkowej. Oczywiście istnieją różne metody. Niektórzy autorzy, nie będę się tutaj nazwiskami podpierał, nawet znakomici, po prostu publikują jak leci, tworząc dzieła wybrane, sięgające setek tomów. Rafał do takich nie należy, mimo że jest człowiekiem zapracowanym, co widać, przygotowuje swoje dzieła wybrane starannie. Pierwszą z książek uporządkował alfabetycznie, ponieważ jest to najbardziej demokratyczny porządek, jaki występuje we wszechświecie. W drugiej zawarł swoje teksty, do których nie wszyscy mieli szansę dotrzeć. Bo oczywiście miłośnicy Rafała to są przede wszystkim czytelnicy Rzeczypospolitej, czytelnicy Gazety Polskiej. Czasami się to powtarza, ale niekoniecznie. Nie zawsze trafiają na twórczość rozproszoną w internecie. I ta druga pozycja w sieci, tak się nazywa, prawda? Tak. To są właśnie te teksty, które ukazują się w sieci. Oczywiście sieć nierówna wyławia na sieć rozmaite teksty, czasami są to bluzgi, natomiast Rafał pisze tak, że nawet to, co zostało wrzucone szybko, pośpiesznie w eter, daje się czytać. Po prostu jak ktoś jest zawodowym literatem, to po prostu nie umie pisać. Drodzy Państwo, tyle pochwał pod adresem mojego znakomitego kolegi i właściwie wydaje mi się, że najbardziej stosowne będzie, jeżeli reżyserię tego dzisiejszego spotkania przejmą Państwo. Ja będę tylko co najwyżej moderatorem i ewentualnie wspomagającym Rafała. A zatem prosimy, chyba że jeszcze chcesz jakąś małą homilię ze swojej strony. Krótko się muszę wytłumaczyć z tego, że siedzę, co
jest trochę nieuprzejme, zwłaszcza kiedy Marcin zaproponował taką stojącą konwencję i część z Państwa, jak widzę, też musi stać z braku krzeseł. Ale są dwa miejsca z przodu, jest, proszę Państwa. Tutaj dwa miejsca i tu dwa miejsca, nawet i tam też to dwa, do przodu. Także kobiety i dzieci, jak, w każdym razie dostałem wiadomość, że ponieważ źle się to kameruje, kiedy stoję, więc żebym jednak usiadł. Także jak zwykle względy wizji przeważają nad wszystkimi innymi względami, ale jako współpracownik różnych stacji telewizyjnych przywykłem już do tego, że tak jest. Czy mnie słychać, przepraszam? Bo, myślałem. Także bardzo chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie tutaj i Marcinowi za tę wspaniałą laudację, którą na moją cześć wygłosił. Trochę przesadzając, no ale taka jest konwencja tego typu spotkań. I Państwu za przybycie. I chyba rzeczywiście, nie wiem, czy jest sens jakiekolwiek referaty wstępne wygłaszać, bo ja się zajmuję na tyle rozległą tematyką, właściwie poza kilkoma tematami, których nie ruszam z zasady, to znaczy z zasady nie piszę o sporcie, chyba żeby mi się zdarzyło napisać o sporcie, ale raczej się na tym nie znam. O muzyce. I o czym tam? O muzyce raczej nie, o kotach raczej nie, ale tak poza tym to łatwiej wyliczyć te tematy, na które nie piszę, niż te, na które piszę. Ale one się wszystkie zbiegają gdzieś tam w jednym haśle aktualności czy sprawy bieżące. Więc właściwie możemy rozmawiać na tych tematów szereg, począwszy od prozy, bardzo chciał, skończywszy na politykę, której pewnie będzie najwięcej, bo tak zawsze jest. Więc może proponuję, proszę o zadawanie, jeśli nie pytań, to jakichś zagadnień. A kolega Marcin tutaj pokieruje ruchem. To jest facet, który strasznie rozmawiał ostatnio, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Ponieważ zaczął pisać takie powieści alternatywnej historii. No i do ruskich to doszło i oni też zaczęli pisać książki z alternatywnej historii. Chociaż bronię tu zawsze Marcina tym argumentem, że on naprawdę sprawdza w tej alternatywnej historii, żeby ona się jakoś w rzeczywistości trzymała. Różne fakty, a generał, jak mu tam Sockow, czy Sockow, czyli taki wschodni Jan Tomasz Gross, no poszedł na pełną alternatywność. Tak, i to też jest pewnie jakiś wątek, który się pojawi w naszych rozmowach, ale już nie chcę Państwa ograniczać, także na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi pierwszy zabrać głos, także bardzo proszę. Pierwszy to może zadać, czy można otworzyć okno, ja sam je zadaję i spełniam ten postulat. Nie może być. Także będziemy jak na okręcie podwodnym utrapa po prostu tam padać po kolei, kiedy padnie przedostatni, to będzie znaczyło, że zebranie skończone. Nie, no może się nam uda. Bardzo, bardzo proszę, no zakładam, że jak Państwo tak licznie przybyli, to oczekują ode mnie jakiegoś konkretnego tematu, czy jak mówię, zagadnienia. To może ja zadam pytanie wynikające z rozmowy, którą tam toczyliśmy w kuluarach. Wśród książek wyłożonych na stoliczku nie znalazłem Michnikowszczyzny. Co to oznacza? To oznacza, że się nakład wyczerpał i ja muszę przygotować drugie wydanie, bo od wyjścia tej książki minęły prawie 3 lata. Pewne sprawy się posunęły dalej. W pewnych miejscach też przyznaję się, popełniłem błędy pewne drobne merytoryczne, które, jak sądzę, zauważane zostały tylko przez fachowców i jakby nie rzutują na całość, ale są irytujące i trzeba zawsze z takich rzeczy wyczyścić książkę. No a poza tym przez te 3 lata, jak mówię, troszkę to do przodu poszło, więc trzeba ten cały wywód zaktualizować troszkę. Tam z procesów to mam jeden, ale to mam go przed sobą akurat, to jest jakby odpryskowa sprawa. Więc jest to pewna praca, którą przyznaję zaniedbałem, bo miałem to już do końca wakacji zrobić, jakoś tak inne rzeczy się pojawiły, ale niebawem się postaram ukończyć to i rzucić na rynek drugie wydanie, żeby książka istniała. Może coś o tych jeszcze książkach dwóch, o których Marcin powiedział, bo rzeczywiście książka pod tytułem Ziemkiewicz w sieci jest czymś, czego ja zawsze nie cierpiałem i muszę się z tego wytłumaczyć. Zawsze uważałem za niepoważne traktowanie czytelnika tego, że ktoś, kto pisze do gazety, potem pisze powiedzmy co tydzień, to już po roku ma 52 felietony z tej gazety
i po jakimś czasie zbiera je wszystkie zupełnie mechanicznie i wydaje, prawda, jako książkę. Ja zawsze uważałem, że to jest nie w porządku, bo inaczej się czyta tekst gazetowy, inaczej się czyta książkę i trzeba jakoś te teksty przepracować. No i wszystkie książki, które zbiór felietonów Zamierzchły, Wiagra Mać był mocno przepracowywany do druku książkowego, a pozostałe książki już były pisane od razu jako książki do wydania książkowego. No ale w wypadku tego pisania internetowego, tutaj właściwie pojawiło się takie ciekawe pytanie, czy tekst, który wisi w internecie, jest tekstem ogólnie dostępnym i czy jest go sens wydawać drukiem? Bo nie wszyscy są co do tego przekonani, bo właściwie wszystkie teksty, które są w tej książce Ziemkiewicz w sieci, można sobie wyklikać bez wielkiego trudu w internecie i przeczytać z ekranu, co nie jest żadną tajemnicą. Ale ponieważ one nigdy nie miały druku papierowego, no i pojawiła się taka koncepcja i wydawca, który chciał zaryzykować, to uznałem, że czemu nie, spróbujmy. Chyba ten eksperyment pokazał, że nie wszyscy mają zwyczaj czytania w internecie i nie wszyscy lubią czytać z ekranu i książka to jest jednak zawsze książka, więc jest taki też problem, który się rodzi przy tym, kiedy ktoś dużo pisze, że zaczyna się powtarzać w niektórych momentach. I ja też świadom jestem tego, że pewne myśli czy pewne argumenty, które padły w jednej książce, pojawiają się i w innej książce. Zwłaszcza, ja też to zauważyłem. Niestety, zwłaszcza, że te teksty internetowe pierwotnie nie były do druku papierowego przeznaczone i później bardzo szybko się to stało i ja nie zdążyłem, że tak powiem, zgrać tych obu książek do końca. No to bardzo za to przepraszam, ale cóż, einmal ist einmal, no może jak dwa razy powtórzę, to jeszcze lepiej będzie. Nie jest to jakaś próba naciągania czytelników na pieniądze, bo będą następne książki, już będę bardziej uważał, żeby one się rozgraniczały. O, proszę bardzo. Jest pan praktykującym dziennikarzem, nie da się ukryć. Swoje pytanie brzmi, jak pan by ocenił w tej chwili w ogóle sytuację rynek mediów w Polsce? Dzienniki. Ale pod jakim kątem? No z tego, przede wszystkim od tej strony, która pana interesuje. A myślę, że wtedy i nas interesuje. Bo to nie do końca jest tak, że ja jestem praktykującym dziennikarzem, pani. Ja właściwie to jestem rolnikiem, który sobie dorabia pisaniem do gazet i prowadzeniem programów w telewizji. Ale jest bieżący. Ale to jest jakby ukoronowanie mojej kariery pasożyta społecznego, ponieważ zanim się ożeniłem i tu wrzeniłem się w te hektary, to bo one należały do rodziny mojej żony, to byłem pasożytem społecznym przez lat tam, żebym nie skłamał, no prawie 10. I to jest jednak kwestia pewnego wyboru. To znaczy ja sobie powiedziałem w pewnym momencie, że nie będę dziennikarzem etatowym. Po prostu dlatego, że chcę zachować dystans, niezależność do tego. To tak jak w Radiu Tok FM. Przychodzę, robimy coś, proszę bardzo, nie podoba wam się, żadnych warunków, dziękuję bardzo, mogę w każdej chwili wyjść. Nie jest tak, że jestem uzależniony i ktoś mi będzie wydawał polecenia służbowe. No, możemy negocjować oczywiście, to już jest tak, że każda gazeta ma swoją linię redakcyjną. Nie w każdej gazecie mogę napisać wszystko, co chcę. Natomiast, bo nie każdy jest tym zainteresowany, prawda, pewnymi tematami, czy akurat moim ujęciem tych tematów, to się czasami dochodzi do takich iskrzeń, no na przykład w sprawie tych kupieckich domów towarowych w Warszawie, gdzie moja opinia jest stuprocentowo odmienna od linii redakcyjnej w Rzeczpospolitej. Fakt, że Rzeczpospolita przyjęła mój tekst, ale potem go przykryła dwoma polemikami, a potem już prosiła, żeby nie ciągnąć tematu, no to ja wtedy o tym KDT pisałem gdzie indziej. No, pisałem w Gazecie Polskiej, pisałem na Interii i to jest taki sposób funkcjonowania, który sobie wymyśliłem. Więc jako dziennikarz jestem jednak takim wolnym strzelcem, wolnym elektronem, który w tej maszynerii, no wiem, że jestem w tej maszynerii, ale staram się robić co mogę, żeby zachować jakiś dystans od niej. Natomiast jeśli chodzi o sytuację mediów, nie ma, wydaje mi się, czegoś takiego jak media stuprocentowo wolne, chociaż może są stuprocentowo niewolne i trzeba gdzieś tę ich wolność wyliczać w procentach. Myślę, że media amerykańskie są około 50-60% wolne, może optymistycznie to oceniam, dawno tam nie byłem. Media zachodnioeuropejskie gdzieś tak około 30%, media polskie 10-15%. To, co nazywam tutaj wolnością mediów, to jest kwestia wynikająca z kilku rzeczy. Po pierwsze, to są fabryki w tej chwili.
Media wielkonakładowe to są fabryki. Demokracja się tym różni od komunizmu, że tam się bano każdej kartki, każdego powielacza i każdej nawet przepisanej na maszynie, prawda, myśli. A demokracja, ponieważ działa większością, w związku z czym ona toleruje różnych ekscentryków, różnych wariatów i nawet takich, co prawdę powiedzą. Demokracja to zniesie pod warunkiem, że władza kontroluje ten główny nurt, prawda, główny przekaz. Czyli nie tyle władza, co nazwijmy to pewien establishment, który się stara kierować nami w kierunku przez siebie pożądanym. No właśnie te duże media, które mają ogromny odbiór, to są takie media typu fabryki. A w fabryce to jest tak, jak to ładnie opisywał John Steinbeck w Gronach gniewu, jest taka piękna scena, kiedy ci wyrzucani z dorobku pokoleń farmerzy usiłują dowiedzieć się, kto ich krzywdzi. No, kto krzywdzi? Policja. No ale policja ich wyrzuca, bo ma taki tytuł z sądu, prawda? A sąd nie, bo takie jest prawo, bo bank. A bank, no to kto to jest bank? Facet, co siedzi w okienku? No nie. Ale to co, dyrektor banku? Dyrektor banku też nie, bo on nawet nie wie o tej sprawie, on nie zna tych ludzi, on gdzieś tam podpisuje jakieś ogólne wytyczne i po prostu tej odpowiedzialności nie ma. Jest tak rozmyta. I w mediach też tak jest. Każdy jest jakimś tam trybikiem, każdy musi tę swoją wierszówkę uciułać. Gdzieś tam ktoś to okrasi jakimś komentarzem. Także na poziomie zwykłego dziennikarza, no, nawet nie ma takiej świadomości, co z tego wszystkiego wynika. Jesteśmy wszyscy mróweczkami, które tupią i zarabiają w pocie czoła na życie. Gdzieś tam nad tym ekipa głównych komentatorów politycznej gazety, którzy się konsultują z naczelnym, naczelny się konsultuje z wydawcą, a wydawca się konsultuje i z politykami, i ze sponsorami. I tu no jest taka rzecz takiego konglomeratu, który właściwie dzisiejsza, jak to nazywamy, demokracja liberalna uczyniła podmiotem walki i gry o władzę. Biznes, polityka i media. Grupa bankowa czy ubezpieczeniowa, grupa finansowa, w połączeniu z grupą medialną i z partią polityczną. To tak naprawdę między takimi grupami, takimi koteriami się toczy walka o władzę we współczesnym świecie, w świecie zachodnim oczywiście. Władza daje pieniądze, pieniądze dają władzę i władza i pieniądze wymagają mediów, prawda? Zdobycie jednego i drugiego wymaga wsparcia mediów, czy zdobycia, zamanipulowania jakąś opinią publiczną. No i media kreują jakąś taką rzeczywistość, którą się na nich wymusza z jednej strony układem politycznym, w którym tkwią, z drugiej strony układem biznesowym, w którym tkwią. Bardzo wielka jest tutaj rola reklamodawców, którzy utrzymują to wszystko i gdzieś tam takie różne, prawda, działają siły, które sprawiają, że efekt jest jakimś tam wynikiem wypadkową rozmaitych starań, rozmaitych ciągnięć. Jak ja oceniam polskie media? No, źle je oceniam. Są to media, które, powiem tak, tak jak wiele rzeczy w Polsce przypomina mi takie państwo, które istniało bardzo krótko, a które bardzo historycy lubią, Królestwo Jerozolimskie, to krzyżowe, stworzone po pierwszej krucjacie w XII wieku jego żywocie. Także w całej Europie już wtedy był rozwinięty feudalizm, ale on był jakby łagodzony zwyczajami od lat iluś tam, prawda, funkcjonującymi. Nie było go tak widać. Natomiast jak przyjechali ci rycerze do Palestyny i tam od zera, że tak powiem, na gołym piasku założyli państwo feudalne, to zbudowali schyłkowy feudalizm w formie po prostu, jak to mówią chemicy, czystej do analizy. I historyk, jak sobie na to patrzy, to widzi wszystkie gołe mechanizmy skretyniałego feudalizmu. Otóż w Polsce się przydarzyło coś podobnego. No, myśmy wzdychali przez wiele lat do zachodniej demokracji, nie bardzo wiedząc, a nawet jeśli wiedząc, to nie przyjąc do wiadomości, że ona tam sobie powoli degeneruje w tym czasie, kiedy my jesteśmy okupowani. I kiedy przyszło do budowy ustroju w Polsce, to myśmy sobie właściwie zafundowali wszystkie schorzenia skretyniałej demokracji zachodniej, przy czym ich na Zachodzie aż tak bardzo nie widać, bo ona tam jest, ta demokracja od pokoleń, jest jeszcze jakaś reszta tego demokratycznego ducha, jest jakaś taka tradycja, prawda, która to wszystko podtrzymuje. Partie polityczne w Niemczech to są potęga, one mają po 500 000 ludzi, chociaż w 60-milionowym kraju też nie jest to znowu tak wiele. Natomiast u nas wszystkie te absurdy demokracji przeżartej przez wiele lat funkcjonowania socjalizmu w wydaniu zachodnim socjaldemokratycznym
wyszły na wierzch od razu. No, to znaczy to, że kasta rządząca jest jakąś, u nas się mówi elity polityczne. Nie lubię tego słowa, bo elita jednak kojarzy się jakoś pozytywnie, a większość polskiej kasty politycznej nie zasługuje na pozytywną ocenę. Że ta kasta polityczna się zachowuje tak naprawdę jak w kraju podbitym. Jak wygranie wyborów daje prawo do łupienia tego państwa przez kilka lat do następnych wyborów, wtedy przyjdą inni będą łupić. No, tak jak w Robin Hoodzie, gdzie gdzieś tam w starych powieściach angielskich to opisuje, jak Normanowie weszli do Anglii, no i co porobili, pousadzali wszystkich swoich, żeby się nie wyrażać, wasali na zamkach, każdemu rozdali ziemię i prawo do łupienia sasów. No, mniej więcej tak wygląda efekt wyborów, prawda, że się usadza swoich kolegów w rozmaitych spółkach czy też z zaprzyjaźnionym oligarchom odpala się monopol na przykład telekomunikacyjny albo energetyczny i się obywateli doi. I media są w ten system wkomponowane i moim skromnym zdaniem, no podstawowym zadaniem człowieka, który w tym pracuje, jest mieć świadomość, w czym uczestniczy, że jest to, jak mówił któryś z papieży, struktura zła. Ale jak nie ma innej, no wszyscy jesteśmy poddani takim przymusom, jak się uczciwie zachować w życiu, prawda, pracując w różnych miejscach. No, w niektórych miejscach może te dylematy moralne są mniejsze, w innych są większe. Ja myślę, że jest dużo w Polsce ludzi, którzy sobie z tego zdają sprawę w polskich mediach i ten test jako tako zdają, ale niestety nie oni nadają ton mediom. No, ton nadają właśnie tacy ludzie młodziutcy, często zaganiani, zapędzeni za karierą, za pieniądzem albo po prostu zapędzeni strasznie, bo tam jest też bardzo feudalny układ, to znaczy są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują za nic. I oni tak nie mają na co dzień czasu myśleć, co z tego wynika. No ja mam tam jakąś swoją śrubkę, pokręcam jakąś swoją śrubkę. No, pewnie przepraszam za takie bardzo brutalne porównanie i na pewno przesadzone, ale stał sobie jakiś tam kolejarz i przekładał wajchę i przesyłał wagony z Żydami na jakąś bocznicę i w sumie nic złego nie robił. Jechali sobie Żydzi wagonem i tyle. A że oni jechali do Auschwitz, do komór gazowych, to już ten człowiek za to nie odpowiadał, chociaż bez niego by nie dojechali. Więc proszę, patrzmy na media jako na taką fabrykę wielką i wtedy myślę łatwiej będzie je zrozumieć. Proszę bardzo. A się rozgadałem. Czy ktoś tam jest? Proszę bardzo, Rączka, papan, proszę. Tak, ja już się postaram krócej teraz, przepraszam. Kontynuując temat mediów, takie konkretne pytanie. Pan pewnie czytał książkę Remuszki na temat Gazety Wyborczej. Czy byłby pan mógł króciutko skomentować swoje wrażenia, skomentować fakt, że ona właśnie jakby nigdzie całym spektrum pracy nie mogły się ukazać anonsy dotyczące. Pan, trudno mi skomentować książkę, oczywiście czytałem ją. Stanisław Remuszko się zajmuje głównie tym, o czym ja mam dość słabe pojęcie, bo tego nie badałem, czyli finansami Gazety Wyborczej i tego, jak ta gazeta powstała. Nikt z tych jego ustaleń nie zakwestionował, co znaczy, że to, co pisze, musi być zgodne z prawdą. Dlaczego w takim razie ta książka mało jest cytowana, czy mało zauważana? No myślę, że właśnie dlatego. Ja się osobiście kierowałem, to pisałem wyraźnie przy Michnikowszczyźnie, taką intencją, że postanowiłem przebiegle cytować wyłącznie ludzi życzliwych Gazecie Wyborczej Adamowi Michnikowi, a co najmniej takich, których się nie uważa za jego wrogów. To znaczy najbardziej antymichnikowym postacią, która tam była zacytowana, był Jan Nowak-Jeziorański. I to nie dlatego, żebym uważał, że inni nie zasługują na cytowanie. Może przy innej, na przykład Łysiak czy tam inne osoby. Tylko że uznałem, że po prostu samymi świadectwami przyjaciół można obnażyć i znegliżować to zjawisko. I nie narażając się na argument, no bo wiadomo, gdy tam był jakikolwiek cytat z Łysiaka, który nie szczędzi bardzo mocnych słów, no to ta książka zostałaby zepchnięta do takiego narożnika. No tak, no tam jeszcze jeden taki wice-Łysiak, prawda, coś tam oszołom i tak dalej. Tymczasem ja pisałem tę książkę nie po to, żeby sprawić radość tym, którzy i tak Michnika nie lubią, chociaż jeżeli sprawiłem, to nasza wspólna radość w takim razie. Ale jednak pisałem ją z myślą o tym, że być może będzie ją musiał przeczytać i zmierzyć się z nią ktoś, kto Michnika szanuje i chce ten szacunek zachować. To
żeby poważnie traktując czytelnika, zadawać pewne pytania, przedstawiać pewne argumenty. I stąd nie sięgałem również po książkę Stanisława Rybuszki, bo jakby sfera, przede wszystkim dlatego zresztą, że sfera finansów już tam była już poza moim zainteresowaniem. Ja myślałem, że ja nie chcę pisać książki o Adamie Michniku w typie biografia nieautoryzowana, bo jakby nie o to chodzi, żeby opisać jego obsesje, rozmaite tam aberracje w życiu prywatnym i tak dalej. Tylko ja chcę napisać książkę o Adamie Michniku funkcjonującym w przestrzeni publicznej, analizując jego publicystykę i jego zachowanie publiczne. I taką książkę napisałem bez jakichś uroszczeń, że to ma być, nie wiem, podstawowa lektura, czy wyczerpanie tematu, czy że nikt inny już więcej nie napisze. Ja mam nadzieję, że ktoś jednak napisze, bo to zjawisko jest bardzo ciekawe. Ja chętnie każdemu palmy pierwszeństwa, której zresztą nie zamierzałem podejmować, odstąpię. Proszę bardzo. Jeszcze jedno i ostatnie moje pytanie. Czy Pana zdaniem w Polsce w tej chwili obecnie funkcjonuje opinia publiczna? Jeżeli tak, to jak ona daje wyraz swojego istnienia? Ja nie bardzo, może jestem taki już trochę zgorzkniały, nie wiem, czy to, mam nadzieję, że Państwo nie odnoszą tego wrażenia. Ale ja się zgadzam z konserwatywnym krytykiem amerykańskim, H.O. McKennem, który mówił, że nie ma czegoś takiego jak opinia publiczna, jest tylko, jak to on nazwał, public impression, czyli publiczne wrażenie. Wrażenie, które jest ulotne i racjonalne. Po prostu niestety to nie jest problem Polski, to jest problem współczesnej cywilizacji, dlatego ja tu z przekąsem mówię o tak zwanej demokracji liberalnej, ponieważ demokracja liberalna została zabita na Zachodzie przez dwa procesy. Pierwszy to był proces finansowego uzależniania obywateli od państwa. Nie ma mowy o demokracji, jeżeli jest to demokracja klientów. Tegośmy doświadczyli w dawnej Rzeczpospolitej. Była demokracja, ale tak naprawdę byli szlachcice, którzy wisieli u pańskiej klamki i oni tworzyli potęgi tam Sapiechów, Lubomirskich czy innych, bo głosowali po prostu wedle swoich interesów materialnych. Wielka reforma 3 maja polegała na tym, że pozbawiono głosów szlachty nieposesjonatów. Odebrano prawo głosu, prawa polityczne ludziom, którzy nie mieli własnego majątku, czyli nie byli niezależni finansowo. Bo demokracja może istnieć tylko wtedy, kiedy opiera się o tę tak zwaną klasę średnią, czyli ludzi, którzy są niezależni materialnie, żyją z pracy własnych rąk. W momencie, kiedy większość społeczeństwa jest uzależniona od państwa jako budżetówka, jako beneficjenci zasiłków socjali, prawda, jako pracownicy nierentownych branż, no to w tym momencie oni wygłosowują sobie pieniądze po prostu i nie głosują na władzę, która jest dobra publicznie, tylko na dobro wspólne, tylko głosują na swoje kieszenie. I to na zasadzie tego przykładu z Królestwem Jerozolimskim lepiej widać w Polsce niż na Zachodzie, gdzie po tu zupełnie jawnie i bezczelnie, prawda, chłopi na PSL, żeby doić górnicy tam nas swoich, żeby doić niż inni na swoich, budżetówka też na swoich i każdy oczekuje to, że przede wszystkim rząd mu pieniądze da, bo po to jest, żeby zabrał innym, a dał mi nie, no po to ich wybrałem, prawda? Państwo się w taki zbójecki targ zmienia trochę. A druga rzecz to jest rozkwit mediów audiowizualnych, które powodują, że przekaz publiczny jest irracjonalnym przekazem. Oczywiście, jak powiedziałem, toleruje się wariatów, którzy książki piszą, a nawet je czytają, bo w tych książkach oni mogą sobie wykładać jakieś rozmaite teorie i je argumentować, no ale dominujący przekaz to są obrazki. Obrazki nie tworzą ciągów logicznych, nie muszą z siebie wynikać, obrazki przenoszą jakąś emocję. I można napisać o jakimś polityku, prawda, ja mogę napisać pokaźny esej, że ten polityk jest najlepszym dla Polski, powiedzmy, wyborem i trzeba by na tego polityka głosować, i że jego linia jest taka, inna, dobra, to zresztą nieważne, co ja napiszę, bo ważne jest to, że nie wiem, Kuba Wojewódzki czy Szymon Majewski weźmie u siebie pajaca, przebierze za tego polityka, ja zrobię, prawda, coś takiego, nie chcę tego dźwięku wydawać. Jaja takie, publika ryje po prostu, 3 miliony widzów i już wiedząc o tym polityku myśleć, bez czytania żadnych esejów. Zresztą to akurat wymieniłem nazwiska dwóch idoli polskiej młodzieży, jak, to znaczy największych autorytetów polskiej młodzieży, jak jeszcze był Owsiak. I Cejrowski, który, że tak powiem, z innych pozycji ideowych, no też pracuje na tej zasadzie, że małpę robi i
jakby zyskuje sobie w ten sposób. Nie chodzi oczywiście o robienie małpy, chodzi o to, że gra wizerunek, prawda? Jeżeli gra wizerunek, to walczą specjaliści od wizerunku, wynajmuje się tych specjalistów i z wizerunku są całe sztaby, oni pracują, wybierają, znaczy pracują, przygotowują, tam robią badania, co się ludziom spodoba i ludzie sobie głosują na kogoś, kto im się spodoba. Czy ten ktoś tak naprawdę rządzi, to jest zupełnie inna sprawa, bo ja mam wrażenie, że w ramach tych konglomeratów medialno-biznesowo-politycznych wcale niekoniecznie władza jest w rękach frontmana, ale to no, tak jak historia uczy, różnie bywało na dworze, prawda? Czasem król był rzeczywiście spryciarzem, który kontrolował całą swoją ekipę. Czasem był słabym królem, który się musiał układać z różnymi koteriami na dworze, czy baronami. A czasem był zwykłym idiotą, który wystarczał, że jeździł na polowania i obmacywał metresy, a rządził tam jakiś Bryl, czy jakiś, prawda, inny pierwszy sekretarz, czy inny kapciowy. I pewnie w każdym kraju, w każdej władzy trzeba by to osobno rozebrać. Natomiast takie mamy czasy po prostu. I co na to poradzić? Bywały gorsze. Wydaje mi się, że i tak żyjemy w nie najgorszych. Proszę bardzo. Po pierwsze, cztery pytania mam. Chciałbym się upewnić, czy pan nie jest na etacie, czy to jest pierwsze pytanie? Nigdzie nie jestem na etacie. To pierwsze poszło szybko, jak trzy pozostałe są równie szybkie. Ile się sprzedało żywiny? Jaka jest to kontrola salonu? Zaraz, może zaraz. Statystyki. Lecimy statystyki. Ja nie prowadzę notatek, więc poprosiłem po kolei pytania. Żywina. Jaki ma to wpływ na to, co pana zwała public impression? I ostatnie pytanie, jaki jest pan stosunek do Balcerowicza? Proszę pana, zacznijmy tak. Jeśli chodzi o statystykę, no ja nie jestem chyba najbardziej wpływowym w Polsce liderem opinii, nie udaję takiego. Zresztą też nie to jest moją ambicją największą. Antysalon ma około 500 000 widzów w tym porannej emisji. Jest powtórka w nocy, która ma około 100 tysięcy. I to jest taka liczba, którą jak analizuję kolejne emisje, to widzę, że najwięcej tu zależy od tego, czy jest Cejrowski w tym samym czasie nadawany, bo Cejrowski nie ma powtórki. I wtedy jak leci Cejrowski, to rano ja mam mniej, ale to mi wieczorem wraca. Czyli ewidentnie mamy sporą grupę, kilkadziesiąt tysięcy wspólnych widzów, którzy jak oglądają to, ale generalnie to jest jak to jest 600 tysięcy. Jeszcze w internecie można. No w internecie nie wiem, czy wiele osób korzysta z tej opcji, to trudno mi powiedzieć, ale... Słucham? Nakład żywiny. No oni mi zapłacili za 13 tysięcy egzemplarzy jak dotąd, więc wydrukowane było chyba 20 tysięcy. To może znaczyć, że się sprzedało 18 albo 13 albo 20, ale raczej nie mniej niż 13, bo żaden wydawca nie słyszał o takich wypadkach, żeby płacił za egzemplarze, których nie sprzedał. W odwrotną stronę to się zdarza. Natomiast nakłady książek publicystycznych, no to są rzędu 50 tysięcy egzemplarzy. No, zdaje się, że Michnikowszczyzny było 55. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Części bibliotek wiem, że wydawca wysyła sam, ale to Narodowy. Takich bibliotek jakichś tam wielkich, prawda, wojewódzkich, natomiast tam, gdzie one by były potrzebne. Ale byłem na takim spotkaniu, które organizował, nie pamiętam, Instytut Książki, czy ktoś, zresztą wlazłem tam nielegalnie i zdaje się, że w ogóle ku dużej irytacji organizatorów. I okazało się, bo to było takie spotkanie właśnie dla bibliotekarzy z całej Polski. To z jakichś takich małych miejscowości, naprawdę nieduży, gdzieś tam biblioteka publiczna w Obrzydłówku, oddział biblioteki, prawda, czy punkt biblioteczny będzie z oddziałem pobliskiego miasta powiatowego. I okazało się, że no jestem tam rozpoznawany i dość znany. I te panie wszystkie mówiły, że moje książki są w tych bibliotekach. No więc to by znaczyło, że jakoś tam są. Także zmusza mnie pan do przechwałek, ja się nie chcę przechwalać, ale no nie mam takich nakładów jak Joanna Chmielewska czy Bogusław Wołoszański, no nie mam, ale czy Łysiak, ale jakieś tam, no Kalicińska jeszcze tak. Więc, ale mam też nie aż takie, żeby zupełnie się wstydzić, no to cóż. Panie, to moja praca, a zdarzenie twoje, jak Jan Kochanowski pisał. Ale Balcerowicz, ja się staram, to jest bardzo dla mnie ważne i oparcie to lansuję, żebyśmy
starali się nie mieć stosunku do osoby. Bo ja, nie wiem, Leszka Balcerowicza, no, nie mogę powiedzieć, że znam prywatnie. No, rozmawiałem z nim ze 3-4 razy i zawsze o sprawach publicznych, nigdy o jakichś osobistych. Ale ja nie chcę mieć stosunku do Leszka Balcerowicza jako takiego. Mam stosunek do Leszka Balcerowicza osoby publicznej, ale to nie do niego, tylko jakby do jego programów. Więc jakby mówiąc w skrócie, moja niezręczność mojej sytuacji jest taka, że ja atakowałbym Leszka Balcerowicza za to, że był nie dość monetarystą, nie dość liberałem, że przede wszystkim zaniedbał prywatyzację w tym pierwszym okresie, prywatyzację powszechną, rzeczywistą, czy jak chcą niektórzy, uwłaszczenie. Natomiast on jest z reguły atakowany z pozycji socjalistycznych za to, że był za bardzo monetarystą. Tak czy owak, no, ten bilans jest niejednoznaczny, bo nie przeprowadził pełnej reformy takiej, jakiej Polska w tym momencie wymagała, ponieważ uważał, że to jest za daleko idące, za trudne, a można było to zrobić, bo było to przed komunalizacją mienia. I Polacy, którzy no, w nieuchronny sposób musieli mieć poczucie straty w 90 roku, ponieważ komuniści ich obdarowali kupą papieru, było wiadomo, że cały ten okrągły stół w ogóle, całe to, co się skończyło poniekąd odzyskaniem niepodległości przez Polskę, tak naprawdę było tylko po to, żeby z reformy wprowadzić twardy pieniądz. I tutaj no, nie chcę odsyłać do swoich książek, ale pisałem o tym dość dużo, że właściwie decyzja zapadła w grudniu 1986 roku, kiedy PRL wszedł do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W tym momencie się stało jasne, że musi PRL wprowadzić walutę, która będzie prawdziwą wymienialną walutą, a nie jakimś księżycowym papierem jak wcześniej. A wprowadzenie takiej waluty to jest taki szok społeczny, że rzeczywiście na drzewach zamiast liści by komuniści wisieli. W związku z czym musieli zrobić wszystko, żeby ten gnój przerzucić na kogo innego i to im się doskonale udało. Że człowiekiem, który się tego podjął, żeby na jego, pod swoim nazwiskiem był Balcerowicz, to był jedną z osób przygotowywanych jako kadra przyszła dla wtedy jeszcze sądzono PRL-u, nie sądzono, że ta zmiana nastąpi. Bardzo chciał być tym człowiekiem Grzegorz Kołodko. Podobno to była kwestia przypadku, że Kołodko siedział w jednych drzwiach, a Balcerowicz w drugich i akurat weszli najpierw do tych drugich go spytać, czy będzie chętny. Dają ludzie, że mogło być zupełnie to samo pod innym nazwiskiem. Natomiast no też reforma Balcerowicza, którą tak nazywano, była reformą w dużym stopniu Banku Światowego, która była jakby takim standardowym klockiem dla krajów rozwijających się wymyślonym przez Bank Światowy. Ona u nas miała pewne cechy konkretne. Tu się rozgadam. No, pyta pan stosunek do Leszka Balcerowicza. Niejednoznaczny. Skłonny jestem go krytykować za to, że był za mało liberalny. Nie uważa pan, że jest członkiem szacjanową Polską przez tym całą drogę? Nie, myślę, że nie. On zajmuje taką pozycję dość jednak pozytywną. To znaczy trzyma się dość ściśle swojej tematyki ekonomicznej i tu ma pewne rzeczy, które się trzyma obsesyjnie. Ale potrafi wejść w imię obrony tych swoich obsesji w konflikt i z Michnikiem, prawda, i z innymi, i nawet skrytykować Tuska, i krytykował i innych. Oczywiście to jest też tak, że kiedy Balcerowicz chwali kogoś, kto jest salonowi miły, to jest bardzo nagłośnione. Kiedy Balcerowicz mówi coś, co jest z punktu widzenia salonu politycznie niepoprawne, to już nie jest tak nagłaśniane. Ale nie uważam go za ojca chrzestnego salonu. Samoobrony w pewnym sensie tak, ponieważ no, ja mówię z całym zastrzeżeniem, że łatwo mówić to po latach, a sytuacja 90 roku była trudna być może dla wszystkich wtedy do odczytania, ale to zacząłem mówić, gdyby operację wymiany pieniądza połączono z operacją jakiejś takiej a la czeska kuponowki, prywatyzacji, uwłaszczenia, to co było wtedy możliwe, 2 lata później już nie, to Polacy nie mieliby poczucia, że zostali ukradzeni. Natomiast tak mieli poczucie po 89 roku, przeciętny Polak miał poczucie, że został ukradzony z oszczędności całego życia, bo rzeczywiście ta grabież się dokonała tylko dużo, dużo wcześniej, prawda. Zbudowaliśmy za to socjalizm w Angolii, Hutę Katowice i inne takie przedsięwzięcia, a ludzie nie wiedzieli, bo ciągle mieli papier w domu i wydawało im się, że mają te pieniądze, które już im dawno ukradziono. Ale gdyby równocześnie z reformą dostali
świadomość, że prawda, cały majątek tutaj, to jest majątek, który narodowi komuniści ukradli, tak można powiedzieć, w związku z czym dzielimy go jakoś, pewnie, żeby jakiejś tam stuprocentowej sprawiedliwości się nie dało wyważyć aptecznie, ale byłoby takie ogólne poczucie, że to jest w jakiś sposób uczciwe, tak? Pogoniliśmy okupanta, zabraliśmy mu majątek, który był nasz, bo nam się należy, bo myśmy go stworzyli i startujemy teraz od zera i budujemy wolne państwo. Tymczasem, kiedy zabrakło tego elementu uwłaszczenia, no to przeciętny Polak miał prostą sprawę. Miałem pieniądze, nie mam pieniędzy. Kto je zabrał? Solidarność je zabrała, czyli Balcerowicz, prawda? Złodzieje Solidarności. W związku z czym ten mit wspaniały, ten piękny ruch cudowny został zarżnięty, jeszcze do tego doszła wojna na górze i prawda, doszło do tego, że po kilku latach, jak wchodziły towarzystwa emerytalne, to któreś tam towarzystwo ze Związkiem Solidarność założyło i zaczęło używać w logo, że coś tam Solidarni, taki fundusz emerytalny, no to szybko musieli zmieniać tę nazwę, bo się okazało, że na polskiej prowincji po prostu ludzie plują na akwizytorów, jak słyszą słowo Solidarni. To jest niestety właśnie efekt takiego przekształcenia. A czy mogło to iść inaczej? No pamiętajmy, że scenariusz tych przekształceń, jakby logika okrągłego stołu była taka, że inspiratorami i tą grupą, która rzeczywiście była zainteresowana zmianą ekonomiczną i przygotowała całą tę zmianę i patronowała, nie mówię w sensie spiskowym, że prawda, wzięli Balcerowicza i jakiś pułkownik mu podał, tak ma być i tak, ale po prostu całość jako grupa społeczna, która była stała za tą reformą, to była uwłaszczona nomenklatura. I w jej interesie nie byłoby najmniej żadne uwłaszczenie. Znaczy w jej interesie było takie przejście do kapitalizmu i to bardzo wyraźnie widać, jak się prześledzi historię. Zresztą znowu nie chcę odsyłać do swoich książek, bo to kabotyństwo było. A też nie chcę się powtarzać, bo zakładam, że część z nich może Państwo znają albo będziecie Państwo czytali. Ale po prostu widać to wyraźnie, że był moment, kiedy potrzebna była totalna liberalizacja i to jest reforma Rakowskiego. Nagle się Polska staje najbardziej wolnorynkowym krajem na świecie, z tym, że nie ma prawda, swobodnego dostępu do kredytu, nie ma swobodnego sektora bankowego, natomiast swoboda działalności gospodarczej jest stuprocentowa. Wystarczy iść do urzędu i zarejestrować firmę. Jedyny wypadek taki w dziejach Polski, że urząd w ogóle został pozbawiony prawa jakiejkolwiek kontroli. Urząd się nie musiał zgadzać. Ja też wtedy poszedłem i zarejestrowałem firmę. Napisałem, zakładam firmę, macie se to wsadźcie w papiery, guzik mnie obchodzi. Nie możecie mi tego zabronić, w ogóle nie obchodzi mnie, co o tym myślicie. I ten moment trwał 2 lata, prawda, żeby dokonać takiej pierwotnej akumulacji kapitału, czyli nakradzenia się ile wlezie i została zbudowana ta warstwa kapitalistów i teraz już od tego momentu w jej interesie było, żeby cofać liberalizację, żeby zamykać dostęp do pieniędzy, zamykać dostęp do, znaczy możliwość dorabiania się, prawda, bo co to będzie, że każdy się będzie nagle dorabiał, to przecież nie o to chodzi, no. To jest dziki kapitalizm, a kapitalizm współczesny, cywilizowany, taki jak na zachodzie Europy czy w Ameryce niestety w dużym stopniu, polega na tym, że trzeba się bogacić, trzeba należeć do grona ludzi, którzy się mogą bogacić. Nie tak, że każdy sobie weźmie byle bucybut. Oczywiście to tam jak ktoś znajdzie jakąś niszę, nie wiem, jak Bill Gates wymyśli nową technologię, no to się wzbogaci. Ale generalnie trzon tego establishmentu III Rzeczpospolitej to zawsze była właśnie ta uwłaszczona nomenklatura. Więc oczywiście w sensie takim można powiedzieć, że cała reforma, która jest firmowana nazwiskiem Balcerowicza, służyła przede wszystkim interesom nomenklatury, no bo niestety z czym poszli nasi reprezentanci wówczas? No, samorządy pracownicze chcieli zakładać w firmach państwowych jakieś takie tam spółdzielnie, no to w ogóle to był program, że tak powiem, z czasów Witosa, a nie złapanie tego, co... Tak to było, no. To już jest historia, nic na nią nie poradzimy. Zdaje sobie pan sprawę, że najwięcej na tej reformie zyskali ludzie z Ministerstwa Finansów, współpracownicy Balcerowicza i ludzie z NBP-u, którzy wiedzieli, że dolar przez rok będzie po 10 tysięcy, a oprocentowanie banka będzie 300%. Proszę pana, powiem szczerze, próbowałem się dowiedzieć czegoś na ten temat i to jest logiczne, ale żadnego konkretnego takiego przypadku nie znam. W związku z czym nie mogę pisać o tym, bo nie wiem. No. Ciekawe. Może ciężko przyznać do błędu. Nie, ale to jakiego błędu? No, ogłoszenie Balcerowicza.
Nie wiem, no, wie pan, ta kotwica została zastosowana w różnych krajach, bo to też jest tak, że trzeba przyznać na argument, że to są różne rodzaje strat. I oczywiście cwaniacy się pewnie jacyś załapali. Ja tak patrzę, to jednak większość fortun w Polsce pochodziła z czego innego, to znaczy niewątpliwie pochodzi z układu, ale generalnie uważam, że ci, którzy się, jak się spojrzy na te kolejne setki wprost, to najbardziej się bogacili ludzie, którzy byli w jakiś sposób słupami służb specjalnych. No ale pytał mnie pan o stosunek, mówię, ten stosunek jest niejednoznaczny. Będzie ktoś zgłaszał, przepraszam. Zapomnij, że ktoś się zgłasza, rękę widziałem, ale... Nie? To proszę bardzo. Ja żyję długo i dożył do wniosku, że teraz to po polsku w ogóle nie ma prawa w Polsce. Jeśli przed wojną by były takie wynalazki, jak żebyśmy mieli szansę geotermię i teraz ci naukowcy z Lublina, gdzie CO2 można zamieniać z wodą na paliwo, byłaby prasa pisała o tym, a teraz wszystko milczą, tak jakby zdrada stanu była. To jest niewyobrażalne po prostu. Ameryka już nam ukradła pomysł, bo nie, o miesiąc się spóźniliśmy z opatentowaniem. Tak jest. Co to się dzieje? Kochanowskiemu nic nie od... naszemu prezesowi Rzecznika Praw Obywatelskich nikt nie odpowiada, skarży się, w prasie pisze, za miesiąc ma być odpowiedź, pół roku mija, a ministerstwo nie odpowiada. Gdzie jest prawo? I prasa o tym nie pisze. Kochanowski, tysiące ludzi do niego pisze. On pisze do rządu, a rząd ma odpowiedź. Nie jest tak, że prasa o tym nie pisze, bo ja sam pamiętam, że o tym pisałem, natomiast rzeczywiście mało, no bo to, co prasa pisze, ma mniejsze znaczenie niż co robi telewizja. Cóż, każda taka, że jakby doszło do takiej sytuacji, że pisze się o jakichś nieprawościach i to nawet przez jeden dzień ludzie o tym słyszą, ale następnego dnia przychodzą nowe newsy, które skutecznie wypierają z pamięci to, co tam się działo przez... O dwutlenku, przepraszam. Ja przepraszam, o tym nic nie mogę powiedzieć, bo po prostu pierwsze słyszę o sprawie dwutlenku węgla w tym kontekście. No jakoś ten news mi umknął. Nauką się raczej nie zajmuję, ale pan pytał o prawo. Trzeba 20 minut poświęcić dziennie. Pan przyjmuje z pokorą tę uwagę. Proszę pana, jeśli chodzi o prawo, no to jest jeden z głównych tematów takich publicystycznych. Ostatni rodzinek Kochanowski nam został, nikt nie respektuje, mają mówię gdzieś, no. No ale widzi pan, to jest jakby przeniesienie na najwyższy szczebel zwyczaju, który w Polsce istnieje od dawna, bo to jest tak, że wiele urzędów, mam są, akurat jako dziennikarz, czy osoba uważana za dziennikarza, jestem zasypywany dziesiątkami spraw różnych ludzi walczących o swoje w jakichś rozmaitych sądach, urzędach i to jest, tak powiem, polska norma, że urząd ma na odpowiedź 2 miesiące, a nie odpowiada przez 3 lata i nic mu nie można zrobić, ponieważ tak jest skonstruowane, bo cały czas się posługujemy prawem PRL-owskim. Ono jest tak skonstruowane, że napisane są pewne rzeczy, że są obowiązkowe albo zakazane, ale za złamanie tego nie ma żadnej sankcji, prawda? Więc jest napisane, że urząd ma odpowiedzieć w ciągu 2 tygodni, ale nie jest powiedziane, a co się stanie urzędowi, jak nie odpowie. W związku z czym jest to przepis martwy i niefunkcjonujący. Jest niestety, są dziesiątki przykładów, prawda, wyroków, gdzie prawo stanowi, że w takiej, a takiej sytuacji sąd ma to, a to postanowić, a sędzia postanawia coś zupełnie innego, prawda, i weź mu coś zrób. No, można się odwołać do następnego sądu, potem do Strasburga. Strasburg, w końcu jesteśmy rekordzistą w Strasburgu, jeśli chodzi o sprawy przegrane przez państwo polskie wobec własnych obywateli. Tylko że wyrok ze Strasburga skutkuje odszkodowaniem, które trzeba wypłacić ze skarbu państwa. A nie pociąga do winy żadnych osób, które są rzeczywiście winne i nie one ponoszą koszty odszkodowania za... Dziękuję bardzo za szkody, które wyrządziły. Będę banalny, jak powiem, no z czego to się bierze. Powiedziałem, po pierwsze posługujemy się PRL-owskim prawem, po drugie posługujemy się PRL-owskimi prawnikami. Środowiska prawnicze, różnie to jest w różnych kręgach, w Warszawie zapewne łatwiej się w tym poruszać, ale już gdzieś tam w takim Sierpcu, to jest mniej więcej ta sama ekipa,
jak się spojrzy po nazwiskach, to są te same nazwiska, co za Gomułki, tylko to są już nazwiska wnuków dzisiaj, prawda, ale nazwiska sędziów, adwokatów, asesorów, jakichś tam notariuszy, prokuratorów miejscowych, mówią same za siebie. Weźmie się listę Rokity, no to tam było, prawda, 100, w pracach Komisji Rokity było 100 kilkadziesiąt nazwisk osób, które, Komisja Rokity, nie mając uprawnień śledczych, nie była w stanie wskazać, domniemywać nawet zbrodniarzy, natomiast była w stanie wskazać tych, którzy mataczyli i ukrywali zbrodnie stanu wojennego. Więc tam jest, już nie pamiętam, 113 czy 130 nazwisk. Wszystkie te nazwiska, jak się potem dowiedziałem, były przeprowadzone śledztwa, to znaczy na tej zasadzie, że Kancelaria Sejmu wysyłała do danej prokuratury informację, że komisja stwierdziła, że tutaj taki pan Piwszczycki uczestniczył w tych matactwach i prokuratura ta miejscowa, w której on pracował, wznawiała śledztwo i nie wiem, czy państwo zgadną. We wszystkich tych wypadkach co do jednego okazało się, że oni są w zupełnym porządku. I dalej pracują w zawodzie, zostali oczyszczeni z zarzutów, dalej pracują w zawodzie. Niestety również pan Kornatowski, którego rząd PiSu uczynił, a właściwie pan Kaczmarek uczynił szefem policji, to jest też osoba z tej listy, prawda? Więc to jest dość potężne grono ludzi. Działa po prostu jakby w środowiskach prawniczych taka mafia, która no, traktuje tego Kochanowskiego jako faceta na przeczekanie. Tak, no, trafił się oszołom, no, ma do końca kadencji, no, ale go jakoś tam przeczekamy. No, rzeczywiście, no, mam nadzieję, że to coś jednak z tego wynika, bo jednak te rozmaite sprawy, które podejmuje, no, jakoś tam w tym bagienku mieszają. Ale brak egzekutywy jest faktem. Kiedy ich gazety zaczną upadać? Nigdy się. Które? Jak? Które? Rzeczpospolita to dzięki panu istnieje. Gazeta Wyborcza dzięki panu i podobnie istnieje. Żebyście nie pisali, no to ja bym Gazety Polskiej nie kupował. Bardzo dziękuję. Nie przypisywałbym sobie takich tych... Raczej bym powiedział, że niestety od czasu, jak pracuję w Rzeczpospolitej, to jej nakład stale spada. Ale polski nie. Ale nie, polskiej różnie było. Spadł, potem wzrósł z powrotem. No rzeczywiście Rzeczpospolita jest, znaczy tak, wszystkie gazety spadają. Rzeczpospolita jest bardzo drogą gazetą, ponieważ jest przede wszystkim gazetą biznesową i prawniczą, a prowadzenie tych działów jest potworne drogie. Ściąganie danych ze wszystkich tam giełd w Hongkongu, prawda, tego ceny surowca, jakieś takie duperele, to za darmo nie przychodzi, tego się nie ściąga z internetu, z ogólnie dostępnych serwerów, to są serwisy, które trzeba opłacić, praca ludzi, jednak specjalistów. I no, jest tak, że na całym świecie tam gazety ekonomiczne są droższe i to bardziej jest to drogie niż u nas w stosunku do zwykłej gazety. Więc no niestety, no rzepa jest droga. A kiedy zaczną gazety padać? Wie pan, jest takie powszechne przekonanie, że w ogóle wszystkie gazety papierowe niedługo zdechną i będzie się liczył tylko internet, albo się w takie zrobi tablidy, prawda, że człowiek sobie będzie ładował gazetę z internetu i czytał, a potem sobie następnego dnia następną załaduje. Ja myślę, że to jest w tej chwili, to jest taka sytuacja chwilowa, która wynika z faktu, że istnieją portale internetowe, które wykorzystują pracę gazet i agencji prasowych zupełnie za darmo. Wszystkie portale, czy się wklepie, czy to jest jakiś tam Onet czerwony, czy może mniej czerwona Wirtualna Polska albo Interia, to właściwie to cała ta taśma to są cudze newsy. W związku z czym prowadzenie portalu to jest, bierze się 2-3 osoby, które czytają gazety albo przeglądają serwisy i prawda, przerzucają to na naszą stronę i spoko. Gdyby zabrakło gazet, nie byłoby z czego brać. Gazety się z tym przez wiele lat godziły, ponieważ uważały, że to jest taka forma promocji. Tak jak prawda, IBM się zgodził na to, żeby za darmo na Dalekim Wschodzie kopiowano jego komputery i w ten sposób standard IBM-u stał się obowiązującym standardem na świecie. Chociaż był dużo gorszy od Macintosha, powiedzmy, ale Macintosh nie pozwalał, ścigał piratów, którzy go kopiowali. W związku z czym te komputery były drogie, a te klony IBM-a były taniutkie i świat zawojowały. I tak myśleli wydawcy gazet. Dobra, niech tam nam podkradają te newsy, to w ten sposób nas popularyzują. Ale w tym momencie no, widać wyraźnie, że to już zaczęło szkodzić gazetom, więc przypuszczam, że po prostu dojdzie do jakiegoś dość szybko spotkania wydawców gazet, którzy ustalą, że ustawiamy cenę za korzystanie z naszej pracy
i kończy się Eldorado dla portali. I portale będą musiały albo tworzyć swoje redakcje, które będą ściągać informacje same, wypracowywać, a to kosztuje, albo będą musiały płacić gazetom. I wtedy się okaże, że te gazety jeszcze tak bardzo nie zdychają. To znaczy, jakkolwiek w tej chwili jest oczywiście w każdej gazecie i w Rzeczpospolitej też staranie, żeby mieć wydanie online i żeby tam to wszystko było jak najbardziej rozbudowane i najlepiej w ogóle taka telewizja internetowa, żeby to była, to myślę, że kładzenie do grobu tej papierowej gazety jest troszkę jeszcze przedwczesne, to się jeszcze wiele lat utrzyma ta sytuacja, że redakcje prasowe są główne na rynku. No. Niech nic z tych grobów, nic z tych nekrologów najwięcej nie zrobi. Siedzimy, proszę Państwa, w dawnym biurze ogłoszeń Życia Warszawy. Tak. Tu nawet redakcja chyba gdzieś była w pobliżu. Tu było biuro ogłoszeń. Proszę bardzo, podbliżamy się powoli do naszego czasu, więc prosimy jeszcze, żeby... Proszę bardzo. O sytuacji w mediach chciałam nawiązać, że PiS po 2005 roku wsadził kim lobbystwo ze swoją dezorganizacją lustracją, czym się tylko dobre chęci, ale zadziałało to jak szczepionka na te środowiska czerwono-różowe i mam wrażenie, że one teraz zwarły szereg i teraz w ogóle nic nie jest możliwe, żeby jakiekolwiek środowisko, które chce oczyszczenia, doszło do władzy. Czy pan sądzi tak samo? Wie pani, też tak, to 20 lat minęło. Jakby dzisiaj lustracja w takim sensie prostym, no myślę, że parę gwiazd dziennikarskich ma każda, to dzisiaj powie i powie, że miała rację, prawda? Że myśmy tamtym nie wierzyli, bo od razu wiedzieliśmy, że to są gangsterzy umoczeni, a myśmy tamtym nie wiedzieli, bo od razu wiedzieliśmy, że oni chcą całą władzę dla siebie zgarnąć. Ale już nie wdając się w szczegóły, no jeśli to wtedy było niemożliwe, to teraz po tych paru latach, nie wiem, może gdyby jakieś wyraźne zagrożenie zewnętrzne nastąpiło, takie typu traktat w Locarno w 25 roku, to może to by jakoś wstrząsnęło na kilka tygodni politykami i zmusiło ich, że coś jednak, ale to jest mało prawdopodobne. Nie, sądzę, że się konstytucja nie zmieni, będziemy mieli nadal państwo sprawiedliwości społecznej i demokratycznego socjalizmu, czy jak to się tam nazywa. Jak się tam nazywa? Pani jest, proszę się zmienić. Jedno pytanie. Jak pan przypuszcza, czy pana program Info, ten niedzielny antysalon, utrzyma się? No w jesiennej ramówce jest, więc do wiosny będzie na pewno. Nie, w telewizji to już jest tak, że jak już coś do ramówki wpadnie, to rzadko wypada. A poza tym ja się nawet rozszerzam, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy to się źle dla mnie nie skończy, ale... rozszerzam, to źle powiedziane, rozprzestrzeniam się, ponieważ od 28 września będę w TVP Info prowadził poranki. I to dość dużo, bo to jest jakiś morderczy pomysł na razie, bo to jest cały poranek, czyli od 6 rano prawie do 11 na żywo, w związku z czym będę się starał... dziękuję bardzo. W związku z czym będę robił to samo, co robiłem w Talk FM, to znaczy będę się starał walić takie teksty, żeby jakby przetestować wytrzymałość rządzących tą firmą. Wtedy tam wytrzymali ze mną pół roku. Domyślam się, że to musiało być tak, że któregoś wieczora Adam Michnik później poszedł spać niż zwykle i przed zaśnięciem sobie włączył poranny program właśnie w swoim własnym radiu i usłyszał mnie i tak się to skończyło. Ale poważnie mówiąc, to w telewizji nie mam pojęcia, bo wie pani, nikt nie wie, kto będzie prezesem za 2-3 tygodnie czy za miesiąc i jak to wszystko będzie wyglądać. To jest niszczące dla firmy, ale postanowiłem mimo wszystko, mimo że oferta nie jest jakaś tam przebojowa, postanowiłem z niej skorzystać właśnie dlatego, że będę miał antenę i kamerę do telewizji i nikt mi nie będzie mówił, co mogę, a czego nie mogę powiedzieć. No. Ja myślę, pan się zgłosił. Będziemy... Pominął pan tutaj parę minut wcześniej o degeneracji demokracji, z czym zresztą zgadzam się absolutnie. Ta degeneracja jest chyba większa niż ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić. I to nie tylko w Polsce, ale na całym Zachodzie. I powiedział pan przed chwilą jeszcze drugą rzecz, mianowicie, że ludzie wierzą, nie wiem czy dobrze już cytuję, prawidłowość władzy, demokracji, dopóki nie wiedzą, że są manipulowani. Otóż jeśli połączymy te dwie informacje,
to mamy rzeczywistość. Też pytanie moje zmierza do tego, czy ta zdegenerowana demokracja, bo taka w istocie jest, o czym mało kto wie, bo większość ludzi, jak nie mówić demokracja, to zachowują się tak jak no, święta krowa, demokracja święta krowa. Więc w tej sytuacji mam takie pytanie, czy pan ma jakieś wyobrażenie na temat, czy tą zwulgaryzowaną, zdegenerowaną demokrację, która zresztą jest nie tylko w Polsce, ale na całym Zachodzie, tylko u nas jest jeszcze bardziej chyba, bo wiemy dlaczego pan o tym mówił przed chwilą. Czy to można, czy ma pan jakąś... Zmienić? Naprawić to, czy zmienić, albo czymś zastąpić, a czym oczywiście pan... nie zakładam żadnego naprawienia. Problem polega na tym, że to... Jak jest na świecie, to zazwyczaj jest tak nie dlatego, że ktoś tak wymyślił, bo nawet były takie wielkie projekty wymyślenia, prawda, idealnego państwa, idealnego ustroju, nie muszę się, bo źle się to skończyło, ale powiedzmy też, że źle to nie o to chodzi, tylko skończyło się to zupełnie inaczej niż było w teorii, prawda? W teorii komunizm miał się pojawić w państwach najbardziej rozwiniętych, tymczasem pojawiał się wyłącznie w państwach zacofanych i nie było nigdy żadnej rewolucji proletariackiej, tylko normalna wojna chłopska, jak za czasów Lutra w Niemczech, prawda? I wszystkie rewolucje komunistyczne już od razu w tym punkcie odbiegły od doktryny całkowicie, a potem już było tylko coraz dalej od doktryny. Więc w ogóle dużą trudnością jest tak naprawdę ocena rzeczywistości, jak ona naprawdę wygląda, bo jesteśmy zawsze bardzo jakby epatowani tą sferą zewnętrzną, fasadą. Fasada się kręci, znaczy fasada wygląda nieźle, ale przypuszczam, że jakby przeciętnego Rzymianina, gdyby były ośrodki badania opinii publicznej za czasów jeszcze Nerona spytać, czy Rzym jest republiką, no powiedział, że ja oczywiście wzorcową republiką, wybory się odbywają, senatorowie obradują, panie Edyle, jakieś tam inni, Kwirytów czy innych się wybiera i wszystko funkcjonuje i nikt nawet nie zauważał, że to już nie jest żadna, no może niektórzy zauważali, ale większość nie, więc z drugiej strony, czy kiedykolwiek funkcjonowała idealna demokracja jakby zgodna z ideą, no tak naprawdę to zawsze to rzeczywistość się od idei miała dość różne. I teraz jak to pójdzie dalej, to szczerze mówiąc my się raczej powinniśmy zastanawiać, jak się z tym znaleźć, jak w tych warunkach funkcjonuje wspólnota. No i tu jest wielka dyskusja, co właściwie jest tym punktem odniesienia, podstawą, jakie społeczeństwo, jakie co. Ja jestem dość tradycyjny i nudny, bo uważam, że tym podmiotem jest naród i to się nie zmieni. I w Europie są państwa narodowe, które stworzyły pewien związek, ale nie traktują tego związku jako wieczność, prawda? Prosty przykład. Trochę jednak czytam gazety, co dzisiejsza Polska napisała o tym, jakie są losy Nord Streamu, czyli tej rury Putina i Schrödera. Tam widać, że praca wre. Całe gadanie na bok, można dużo gadać o Unii Europejskiej, ale jeżeli Niemcy robią to, co robią, czyli za kilkanaście miliardów euro przepłacają za ten projekt, bo on kosztuje jakieś, jeśli pamiętam, 12 baniek więcej niż by kosztował, gdyby go zbudować na lądzie i tak potworne, i również ruską część projektu też oni finansują, bo Gazprom to buduje z kredyty z banków niemieckich przez rząd gwarantowany niemiecki, to jeżeli to Niemcy robią, to znaczy, że żeby ominąć takie koszty, żeby ominąć czterech sojuszników z Unii Europejskiej, prawda, trzy kraje bałtyckie i nas, to znaczy, że tak naprawdę tam ludzie, którzy siedzą na zapleczu i myślą, nie traktują Unii Europejskiej jako ważnej, bezwarunkowej przyszłości, tylko jako rzecz chwilową. A cały czas podstawą myślenia jest ten koncert mocarstw europejskich i państwo narodowe. Więc tak uważam, że tym podmiotem będzie cały czas państwo narodowe. I bardziej mnie interesuje dobro narodu niż dobro demokracji abstrakcyjnie pojmowanej. Demokracja jest jakimś tam sposobem rządzenia, który się w wielu momentach okazał skuteczny, a w pewnych momentach się okazał nieskuteczny. Co z tego wyniknie dalej, w jaką to idzie stronę? Mi się wydaje, że w tej chwili mamy do czynienia z takimi rządami oligarchicznymi, jak mówiłem. No, walczą takie oligarchie właśnie skupione w tych grupach finansowo-polityczno-medialnych. I w Polsce
też jakby w tym kierunku się próbowano to ułożyć. Z tym, że jak bodajże Maurycy Mochnacki napisał, Polska to jest taki kraj, w którym nic się nie zdarza do końca. I również ten podział kraju między takie konglomeraty się nie zdarzył do końca, bo to się tam cały czas ciągle chwieje, tasuje. Te sojusze nie są takie stuprocentowo pewne. Nawet taka Tusk Vision Network, to wcale nie wiadomo, czy tam nie stanie się nagle TVN Fox, prawda, z udziałami Mardocha. Albo czy się nie stanie TVN Piskorski, prawda, czy coś takiego. No, jakoś to wszystko jest takie nie do końca dobudowane, bo we Francji czy w Niemczech się spojrzy, to wszystko mniej więcej widać, prawda, kto jest w której grupie i raz się ci trochę popchną, raz się tamci jakoś tam. Ale też jest tak, że tamta walka się odbywa bez szkody dla interesów narodowych i to jest nieszczęście państwa polskiego, że zjawisko Jurgieltu tutaj jednak istnieje dość poważnie. To znaczy, że frakcje się stale odwołują do zewnętrznych sił i zewnętrznych poparć. No a to jest temat na osobną, dalszą rozmowę. No. W każdym razie wydaje mi się, że idziemy nieuchronnie w takie, odpowiadając bezpośrednio pańskie pytanie, że idziemy bezpośrednio na taką oligarchizację życia. I chyba główną troską, jaką ja bym się przejmował, to nie tyle jak przywracać tradycyjną demokrację, bo ona jest w tych warunkach chyba niemożliwa do przywrócenia, bo żeby była demokracja, musi być demos. Jak nie ma demosu, no to nie ma demokracji. Musi być ta klasa średnia, jej w tej chwili nie ma. Tylko bardziej bym się zastanawiał, jaka oligarchia z możliwych będzie lepsza dla interesów Polski. I chyba tym akcentem bardzo, bardzo ważnym będziemy kończyć. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję Rafałowi.